kajdany niewolników, brutalne kary nadzorców i praca na plantacjach trzciny cukrowej to mroczny rozdział w historii ludzkości. Od zawsze kojarzy nam się z Ameryką, z początkami istnienia Stanów Zjednoczonych. Tymczasem handel niewolnikami trwający kilka wieków system ekonomiczny był krwiobiegiem gospodarczym nie tylko państw za oceanem, ale kilku innych krajów Europy. Krajów, które zbudowały tak zwany handel trójkątny. Holendrzy i Anglicy stworzyli potężne przedsięwzięcia handlowe, które doprowadziły do sprzedaży nawet kilkunastu milionów ludzi z Afryki za ocean. Statki nie wracały puste, bo do Europy płynął cukier i inne towary. Czy ta niechlubna karta w dziejach naszego kontynentu stworzyła podstawy dla rozwoju bogactwa Zachodu i ekonomiczny fundament dla późniejszej rewolucji przemysłowej? O tym opowiem dziś. Odcinek powstał we współpracy z wydawnictwem Znak Horyzont, którego nakładem ukazała się książka profesora Jana Lukasena Historia pracy. Przy okazji ważne ogłoszenie. Już od 1 stycznia dla moich patronów w serwisie Patronite udostępniona zostanie do pobrania pierwsza seria 10 odcinków podcastu o historii przestępczości. Będzie o niewyjaśnionych zbrodniach ze starożytności, prawdziwym Robin Hoodzie, bałtyckich piratach i mafii, która pomogła aliantom, a także o historii rozwoju technik kryminalistycznych. Całość będzie liczyć aż 15 odcinków, które otrzymacie bezpłatnie jako członkowie klubu Historii, jakiej nie znacie. Wracamy do dzisiejszego odcinka. Jest on poświęcony tematyce, która chodziła za mną od dłuższego czasu – niewolnictwu. To ważny rozdział w historii świata, ale także ciekawy motyw pojawiający się w świetnej książce, która jesienią trafiła w moje ręce. To historia pracy holenderskiego profesora Jana Lukasena, z którym miałem przyjemność rozmawiać, a fragmenty tej rozmowy zobaczycie w tym odcinku. Jan Lukasen to wielki autorytet w dziedzinie historii społecznej, założyciel i długoletni dyrektor działu badań amsterdamskiego International Institute of Social History. Jego książka to ciekawe ujęcie tego, co przecież w historii ludzkości było tak naprawdę ważniejsze niż wszystkie te bitwy, wojny i podboje, tego, co od kilkunastu tysięcy lat dotyczy każdego bez wyjątku człowieka, czyli pracy. Zaczęło się od najstarszego zawodu świata, którym oczywiście był rolnik albo pasterz, a kończy na naszych czasach, gdzie praca przybiera tak różne oblicza i przecież cały czas ewoluuje. Rolnik faktycznie był najstarszym zawodem, bo przecież to rewolucja neolityczna, czyli uprawa ziemi, hodowla zwierząt już ponad 10 tysięcy lat temu stały się podglebiem dla cywilizacji. Przed epoką rolników ludzie przez dziesiątki tysięcy lat byli łowcami-zbieraczami. Człowiek żył w taki sposób przez 98% historii gatunku. Pierwsza duża zmiana nastąpiła właśnie z wynalezieniem rolnictwa. Zdarzyło się to niezależnie na całym świecie ponad 10 tysięcy lat temu i umożliwiło nie tylko stworzenie nadwyżek żywności, ale i nierówności, stratyfikację społeczną, miasta, rozwój innych profesji. Kolejny przełomowy moment nastąpił około 500 roku przed naszą erą, kiedy w Chinach, Indiach i na wybrzeżach Morza Śródziemnego zaczęły cyrkulować pieniądze, swoisty ekwiwalent pracy. Praca to wynalazek starszy od pieniędzy, ale wynalazkiem starszym od pieniądza jest oczywiście także wojna. A wojna skutkuje nie tylko zabitymi po obu stronach, łupiącymi tymi, których się łupi, ale także jeńcami. I ktoś w końcu wpadł na pomysł, że zamiast jeńców zabijać, można ich przecież zmusić do pracy. I tak narodziło się niewolnictwo. W Sumerze już w czwartym tysiącleciu przed naszą erą pojęcie niewolnika było utożsamiane z mężczyzną z obcego kraju, co wskazuje, że branie jeńców było źródłem niewolnictwa. Kodeks Hammurabiego z około XVIII wieku przed naszą erą wskazywał, że do zniewolenia mogą też prowadzić długi i nieudane transakcje handlowe. W Mezopotamii niewolnictwo miało dość ograniczony wymiar. Najwyższa udokumentowana liczba niewolników należących do jednego właściciela, a był nim bankier, wynosiła 96 osób. To dość mało w porównaniu do bliższych nam czasów wielkich amerykańskich plantacji. Później w Egipcie było dość podobnie.
skazani za uchylanie się od obrobku mieli wykonywać przymusową pracę. Można też było popaść w niewolę za długi. Nie ma jednak dowodów na istnienie dużych plantacji lub całych warsztatów prowadzonych przez niewolników w Egipcie, a już na pewno nic nie wskazuje na funkcjonowanie tam targów niewolniczych. Nic też nie wskazuje na to, że piramidy budowali niewolnicy. Niewolnictwo z pewnością bardziej kojarzymy jako element czasów antycznych. I to jest skojarzenie słuszne. Ale choć w Atenach na 10 tysięcy wolnych pracowników przypadało tyle samo niewolników, to nie byli oni aż tak powszechnie dostępni. Niewolnik kosztował bowiem tyle, co roczne zarobki rzemieślnika. Istniały oczywiście państwa takie jak Sparta, gdzie nie używano pieniędzy, ale całą pracę na rzecz skupionej w mieście elity wykonywali niewolnicy zwani helotami. Ale także były i takie obszary w Grecji, w których ich liczba była znacznie mniejsza. W Attyce w IV wieku przed naszą erą niewolnicy stanowili prawdopodobnie nawet 1/3 całej populacji. A jak napisała historyk Tracy Reel, starożytna Grecja była pierwszym prawdziwym społeczeństwem niewolników, ale także pierwszym społeczeństwem politycznym. Po prostu niewolnicy zapewniali Grekom wolny czas, który pozwalał na udział w polityce. W okresie rozkwitu rzymskiego systemu niewolniczego w II i I wieku przed naszą erą całkowita ich liczba wynosiła w Italii od 2 do 3 milionów, przy łącznej populacji od 6 do 7,5 miliona osób. Więc były to proporcje bardzo podobne do tych na południu USA przed wojną secesyjną, gdzie niewolnicy stanowili 32% ogółu ludności. W okresie od 100 roku przed naszą erą do 50 roku naszej ery jakieś 30, a nawet 40% ludności Italii było niewolnikami. Aby utrzymać tak gigantyczne zapotrzebowanie, co roku trzeba było zdobyć 500 tysięcy nowych niewolników. Nieco mniej niż połowa pojawiała się dzięki naturalnej reprodukcji. Reszta to wynik kolejnych zniewoleń. Do dziś można zastanawiać się, dlaczego nie doszło do masowego buntu, zrywu i rzezi właścicieli przez niewolników. Bo powstania takie jak Spartakusa miały dość ograniczony zakres i nie zagrażały stolicy. Rzymianie stworzyli system, w którym niewolnicy, wśród nich zwłaszcza profesjonaliści, otrzymywali pozwolenie na pracę dla innych osób niż ich panowie, a nawet na zatrzymywanie dla siebie części swoich zarobków. Dzięki temu mogli powoli oszczędzać na swoje uwolnienie, a tym samym uczestniczyć w gospodarce pieniężnej. Istnieje przekonanie, że w późnym Cesarstwie Rzymskim niewolnictwo stało się mniej powszechne, a tam, gdzie jeszcze istniało, przyjmowało dość łagodną formę. Czy niewolnictwo skończyło się wraz z chrześcijaństwem? Zdając nauczanie Jezusa Chrystusa, to nie było na świecie chyba nic bardziej z nim sprzecznego. Ludzie mieli być braćmi, a nie własnością innych ludzi. Nowa religia zbudowała Europę w takim kształcie jak ta, w której żyjemy, ale od początku, choć nawoływała do właściwego traktowania niewolników i nie pozwalała na zniewalanie współwyznawców, to utrzymywała przez długi czas system niewolniczy. W Cesarstwie Bizantyjskim, gdzie w IV wieku chrześcijaństwo stało się religią obowiązującą, nadal korzystano z wielu niewolników. W bogatych gospodarstwach domowych, w handlu miejskim, w rolnictwie, chociaż tutaj akurat brak szacunków liczbowych, podobnych do tych, które mamy ze starożytnej Grecji i Rzymu. Ludy germańskie, które przejęły schedę po Rzymianach w Europie, stosowały system niewolniczy, ale zaczął on zanikać z powodu pogarszającej się sytuacji gospodarczej. Dowodem historyków na to, że władcy wczesnego średniowiecza nie byli zainteresowani utrzymywaniem masowo niewolników, były wydarzenia z roku 782. Karol Wielki dokonał w Verdun egzekucji nie mniej niż 4,5 tysiąca sasów pojmanych na wojnie. Nie był zatem zainteresowany wykorzystaniem ich jako niewolników albo sprzedażą. Europejski handel niewolnikami osiągnął szczyt między 800 a 1000 rokiem naszej ery, kiedy ogromne zapotrzebowanie na niewolników ze świata muzułmańskiego zbiegło się z najazdami Wikingów na północno-zachodnią Europę, ale także na wschód kontynentu. Dzisiejsze znaleziska archeologiczne wskazują, że ważnym dostawcą niewolników byli władcy Słowian, w tym nasz Mieszko. Handel ludźmi miał być ważnym źródłem finansowania naszego państwa w X i XI wieku. Dowodem na to są znaleziska archeologiczne.
W Wielkopolsce pojawiły się srebrne arabskie monety. I trudno przypuszczać, że takie bogactwo uzyskano drogą sprzedaży skór zwierzęcych albo drewna. Słowianie byli sprzedawani na tereny dzisiejszej Hiszpanii, przede wszystkim Andaluzji oraz do Afryki Północnej. Co ciekawe, robili tam kariery polityczne. Bywali na przykład doradcami kalifów, dowódcami wojskowymi. Zdarzało się, że przeprowadzali zamachy stanu. Matką jednego z kalifów bagdadzkich była Słowianka, którą znamy już tylko z imienia arabskiego. Dowodem na funkcjonowanie Słowian w kalifatach są słowa arabskiego poety z IX wieku, Al-Husajniego, który napisał, że ulice Bagdadu wypełniała szarańcza słowiańska. Wracając jednak do Europy, jeszcze w XI wieku w średniowieczu niewolnictwo miało się dobrze. Posłuchajmy zapisów, które były tego dowodem. Ludzie kupowali mężczyzn z całej Anglii i sprzedawali ich do Irlandii w nadziei na zysk, a następnie wystawiali na sprzedaż służące, po tym jak zabawiali się z nimi w łóżku i zapładniali. Jęknąłbyś, widząc rzędy powiązanych ze sobą nieszczęśników, młodych osób obojga płci, których młodość i szacowny wygląd wzbudziłyby litość barbarzyńców codziennie wystawianych na sprzedaż. Przeklęty czyn i palący wstyd, że ludzie pozbawieni uczuć, które mają nawet zwierzęta, skazują na zniewolenie własnych krewnych, nawet tych najbliższych. Tak pisał w XII wieku mnich i kronikarz angielski William z Malmesbury. Kościół nigdy jednak nie zniósł niewolnictwa. Przez długi czas czymś normalnym było wykorzystywanie przez kler zniewolonych ludzi. Niemieccy księża jeszcze dłużej przymykali oko na sprzedawanie muzułmanów pogańskich niewolników. Papież Mikołaj V pozwolił w 1452 roku królowi Portugalii sprzedać wszystkich muzułmanów pogan i innych wrogów chrześcijaństwa temu, kto zaoferuje najwyższą cenę. Nic więc dziwnego, że w 1488 roku papież Innocenty VIII z wdzięcznością przyjął portugalski dar w postaci 100 mauretańskich niewolników i podzielił ich między swoich kardynałów. Stopniowo jednak w Europie niewolników było coraz mniej. Czy w takim układzie właśnie istnienie i brak niewolnictwa tak znacząco odróżnia czasy starożytności od średniowiecza? I jak do niewolnictwa ma się zjawisko pańszczyzny, czyli przywiązania do ziemi chłopów? To pierwsze pytanie, które zadałem naszemu dzisiejszemu gościowi. W pewnym sensie myślę, że taka teza jest prawidłowa. Jeśli cofniemy się do wczesnego średniowiecza w Europie, to niewolnictwo istniało. I był to głównie handel niewolnikami w kierunku Bliskiego Wschodu przez Wikingów. Kierunek wiodący także przez Rosję. I to również opisuję w mojej książce. Było to wspierane przez ówczesne, oczywiście bardzo słabe państwa. W okresie nowożytnym większość państw już nie zezwalała na niewolnictwo w samej Europie, ale już w koloniach nie było z tym problemów. Dużym wyjątkiem jest tutaj Portugalia, co również przytaczam w mojej książce. Tam niewolnictwo było legalne. Były rynki niewolników w Lizbonie. W Europie Wschodniej i w Rosji, którą badałem, można uznać, że był jakiś system wyzysku. Można go zdefiniować jako nieuczciwą pracę, ponieważ ludzie nie mieli prawa zmieniać miejsca zamieszkania, przenieść się gdzie indziej. Nawet jeżeli nie podobała im się taka sytuacja, to musieli tkwić w niej aż do śmierci. Wolny człowiek, wolny robotnik może nie lubić swojego szefa, może być nawet źle traktowany, ale w końcu zawsze może odejść. Zresztą tak to definiujemy, jako właśnie wolna siła robocza. Możesz odejść, znaleźć zatrudnienie gdzie indziej, możesz spróbować wyjechać gdzie indziej, wyemigrować do innego miasta lub do innego kraju. I to jest to wszystko, co wolna siła robocza może zrobić zgodnie z prawem. W przeciwieństwie do tego, ludzie zniewoleni musieli mieszkać w posiadłości pana, w posiadłości, w której się musieli znajdować, pracować dla swojego właściciela. Ale to nie jest dokładnie to samo, co niewolnictwo. Pamiętajmy, że faktycznie ich sytuacja mogła być równie zła, nawet gorsza. Tylko różnica w stosunku do niewolnictwa polega na tym, że ci ludzie nie mogli być sprzedawani pojedynczo. Były oczywiście od tego wyjątki, ale o ile wiem, chłopów w pańszczyźnie nie można było sprzedawać czy oddawać indywidualnie. Nie można było rozdzielać rodzin, wysyłać kogoś do innego właściciela.
Chłopi także zawierali małżeństwa, zakładali rodziny. Wszystko to działo się zgodnie z prawem. A akurat do tego niewolnicy nie byli uprawnieni. I to jest również to, co odróżnia te dwa stany. Tak samo było właśnie po drugiej stronie Atlantyku, czy w Azji. Oczywiście istnieją między niewolnikami relacje emocjonalne czy seksualne, bo właściciele niewolników popierali przecież prokreację. To przecież oznaczało, że rodzili się nowi, to było korzystne dla właścicieli. Właściciele zatem popierali prokreację niewolników, ale małżeństwa i zakładanie rodzin w obliczu prawa było jednak czymś innym. Dziś historycy dokonują rozróżnienia między pańszczyzną a niewolnictwem. Może to, jak mówię, nie mieć zbyt dużego znaczenia dla indywidualnego niewolnika lub dla chłopa pańszczyźnianego w kontekście tego, że i tak musiał pracować i podlegał karom cielesnym. Ale wydaje mi się, że ta kwestia możliwości zakładania rodziny, bycia z rodziną razem, jest dość istotnym rozróżnieniem. To znowu może oznaczać i sugerować, że w tej złej sytuacji człowieka, w takim położeniu szukamy jakichś różnic, ale to akurat powinniśmy brać pod uwagę. Zawsze też trzeba analizować sytuacje pośrednie, gdy linie między zniewoleniem a wolnością były zatarte. Bo często też było tak, że w dyskusji o robotnikach fabrycznych w czasie rewolucji przemysłowej używano argumentu, że są w istocie niewolnikami fabrycznymi. Takie zdanie miało długą tradycję w historii ruchu robotniczego, przede wszystkim tego wychodzącego z marksizmu. Mówiono o niewolnikach, niewolniczych płacach, ale dlaczego tak robiono? Pewnie dlatego, żeby podkreślić złą pozycję pracowników. Mówiono, że sytuacja tych pracowników jest tak zła, że w istocie są niewolnikami i miał to być istotny argument dla walki o poprawę warunków pracy. Więc jak to tak naprawdę można było nazwać? Według mnie był to rodzaj przerysowanego, wręcz teatralnego kreowania pytań w sytuacji, gdy gdzieś faktycznie nadal istniało prawdziwe niewolnictwo lub warunki do niego zbliżone. Tymczasem tam, gdzie ludzie są chronieni przez prawo, sytuacja jest inna niż tam, gdzie prawa nie ma. Tam, gdzie nie ma nawet ich tożsamości. Dziś praca niewolnicza to głównie problem nielegalnych migrantów. Nie mających dokumentów, tożsamości, pracujących na przykład w Europie Zachodniej czy innych częściach świata. Nie mają prawa legalnego pobytu, według państwa nie powinno ich tam być. Tym samym nie mogą się do nikogo zwrócić o wsparcie czy ochronę, bo wtedy mogą być deportowani. To sytuacja właśnie, która prowadzi do zjawiska współczesnego niewolnictwa. Ale w swojej książce staram się wyjaśnić, że termin współczesne niewolnictwo jest nadużywany, używany zbyt często. Oczywiście złotym czasem dla instytucji niewolnictwa był okres, który jest przedmiotem naszego zainteresowania w tym odcinku. Bo mówiąc niewolnictwo, myślisz USA. Chata wuja Toma, wojna secesyjna, abolicja. A przecież to wszystko działo się już w drugiej połowie XIX wieku. Wojna secesyjna w USA miała miejsce w latach 1861-1865, a większość historyków amerykańskich uznaje właśnie spór o niewolnictwo za główną przyczynę wybuchu wojny secesyjnej. Najdłużej niewolnictwo trwało w Brazylii, gdzie zostało zniesione w roku 1888. A dane związane z liczbą ludzi przetransportowanych jako niewolnicy z Afryki do Ameryk do dziś nie zostały precyzyjnie ustalone. W okresie atlantyckiego handlu niewolnikami od roku 1526 do 1867 miało to być 12,5 miliona ludzi. Schwytanych w Afryce mężczyzn, kobiet i dzieci wożono statkami przez Atlantyk. 10 milionów miało przeżyć transport. Śmiertelność w czasie podróży wynosiła do 20%. Pierwsi Afrykanie zmuszeni do pracy w Nowym Świecie wyruszyli z Europy na początku XVI wieku, ale nie bezpośrednio z Afryki. Pierwszy statek przewożący zniewolonych ludzi bezpośrednio z Afryki do obu Ameryk wypłynął prawdopodobnie w roku właśnie 1526. Szczyt handlu niewolnikami miał miejsce na początku XIX wieku. W latach 1821-1830 ponad 80 tysięcy osób rocznie opuszczało Afrykę na statkach. Ponad milion kolejnych, 1/10 tych, których przewieziono w erze handlu niewolnikami, przybyło w ciągu następnych 20 lat. Afrykanie przewiezieni do Brazylii pochodzili głównie z Angolii. Ci przewożeni do Ameryki Północnej, w tym na Karaiby,
głównie z Afryki Zachodniej. Na Karaibach, w Gujanie Holenderskiej i Brazylii wskaźnik zgonów niewolników był tak wysoki, że cały czas ich ubywało. Również niski był wskaźnik urodzeń. I nie można było utrzymać ich populacji bez importu z Afryki. Ponad połowa zniewolonych afrykańskich niewolników w obu Amerykach była zatrudniona na plantacjach cukru. To był jeden z najwcześniejszych dużych przemysłów produkcyjnych. Powstał on w celu przekształcania soku z trzciny cukrowej w cukier, melasę i ostatecznie także w rum, napój alkoholowy. Bo wcześniej w Europie cukier był bardzo mało dostępny. Na przykład ten, którego używamy dziś, został wyprodukowany eksperymentalnie z buraków cukrowych dopiero w 1747 roku w Niemczech. Gdy cena cukru była wysoka, koszt zakupu niewolnika i jego utrzymania zwracał się w ciągu 2 lat. A cały ekonomiczny obieg niewolników nie polegał tylko na transporcie w 2 strony. To był trójkąt, z angielska Triangular Trade. Niewolnicy z zachodniej Afryki byli transportowani przez Atlantyk, później statki płynęły z cukrem do Europy, a towary wytwarzane w manufaktorach zachodniej Europy służyły do wymiany w zachodniej Afryce na niewolników. Sam pomysł transportowania tak ogromnej liczby ludzi przez ocean wydaje się dziś nieracjonalny. Dlaczego to Indianie nie byli pierwszymi niewolnikami w Ameryce? Próbowano wykorzystywać rdzennych mieszkańców, szczególnie w Brazylii. To robili właśnie Portugalczycy. Ale akurat w tym miejscu Indianie to byli łowcy-zbieracze, nie znali czegoś takiego jak praca. Od razu próbowali uciekać. Można powiedzieć, że ciężka praca na plantacji to nie było coś dla nich. Inny czynnik to wymieranie populacji amerykańskiej. Miało to związek z tym, że przecież przez 20 tysięcy lat Indianie byli oddzieleni od Eurazji. U nas w zakresie systemów odporności, systemów biologicznych człowiek rozwijał się inaczej. Mieliśmy inną odporność. Kiedy natomiast dochodziło do spotkania tych dwóch grup, także spotkań seksualnych, dochodziło do chorób. System biologiczny Amerykanów był inny i słabszy niż Europejczyków. Więc to także decydowało o niemożliwości wykorzystania lokalnych niewolników. Ale tu jest ciekawa sprawa, że sam pomysł tworzenia plantacji z pracą niewolniczą jest w Europie znacznie starszy niż nam się wydaje. Europejczycy byli zdecydowani, żeby zakładać plantacje w Nowym Świecie, a jedynym sposobem na pracę stali się niewolnicy. Tylko doświadczenia z tym związane zostały pozyskane z basenu Morza Śródziemnego. Bo we wcześniejszych wiekach na Bliskim Wschodzie, w Palestynie, Syrii i Libanie, tworzono plantacje, gdzie pracowali niewolnicy. Europejczycy podpatrzyli organizację tego systemu ekonomicznego w czasie krucjat. Ten pomysł został przez nich powielony. Najpierw na Cyprze, później na południu Włoch, południu Hiszpanii i Portugalii. Portugalia jest tutaj istotna, bo w Lizbonie utrzymywał się jedyny w nowożytnej Europie system legalnego niewolnictwa oraz handlu niewolnikami. Już w XV wieku, w czasie podboju Wysp Kanaryjskich, Madery, Wysp Zielonego Przylądka, wykorzystywano tam niewolników z basenu Morza Śródziemnego, a nawet terenów dzisiejszej południowej Rosji. Handel niewolnikami był prowadzony przez Włochów. Szlak wiódł z Krymu przez Morze Czarne. Później zaczęto handlować także niewolnikami czarnoskórymi. Podaż niewolników ze wschodu została jednak zablokowana przez ekspansję Imperium Osmańskiego. Stanowiło to problem dla Włochów, Hiszpanów i Portugalczyków, więc szukali nowych ścieżek. W tym momencie dostawy z Afryki stały się najważniejsze, a afrykańscy niewolnicy początkowo byli transportowani drogą lądową do Egiptu, Tunezji, Algierii i Maroko, gdzie można było ich kupować. To było pierwsze miejsce odbioru niewolników przez Europejczyków. Później zaczęli oni kupować niewolników na początku szlaku, czyli w Afryce Zachodniej. Zajmowali się tym na początku żydowscy i muzułmańscy kupcy z Afryki Północnej. Później już bezpośrednio kupowali od władców i wataszków z Afryki. Bo niewolnicy byli efektem toczonych tam wojen, byli to jeńcy. Po pewnym czasie specjalnie łapani i sprzedawani. Wszystko to stworzyło system, który znamy już później. Na początku był rozwijany przez Portugalczyków, którzy zdominowali transport. Później weszli do tego Holendrzy, Anglicy, Francuzi, do pewnego stopnia także i Duńczycy. No bo kto nie handlował niewolnikami? Oczywiście, można powiedzieć, że na pewno i Polacy. The Danish to a certain extent, and who not?
Well, the Polish maybe Więc not, but w pewnym momencie dominującym przedsiębiorstwem zajmującym się handlem w Trójkącie stała się holenderska kompania zachodnioindyjska. Zajęła ona strategiczne przyczółki w północno-wschodniej Brazylii, ale także w Afryce. Holendrzy na wiele sposobów naśladowali swoich poprzedników, zaangażowali się zarówno w handel niewolnikami, jak i inwestowali w plantacje trzciny cukrowej uprawiane przez afrykańskich niewolników. To ciekawa sprawa, że ważną rolę w rozwoju niewolnictwa na kontynencie amerykańskim odegrali konwertyci z Półwyspu Iberyjskiego, czyli Żydzi, którzy pod wpływem polityki króla przyjmowali chrześcijaństwo. Gdy później znaleźli schronienie w Holandii, nawrócili się z powrotem na judaizm. Niektórzy z tych holenderskich, portugalskich Żydów utrzymywali silne międzynarodowe sieci handlowe i uzyskali wpływ na dawnych terytoriach portugalskich podbitych przez Holendrów. W ich ślady poszli Francuzi i Anglicy, którzy również założyli placówki handlowe w Afryce Zachodniej. W książce profesora Jana Lukasena znajdują się ciekawe dane ekonomiczne związane z opłacalnością zaangażowania niewolników w XVII wieku. W 1640 roku roczny koszt europejskiego pracownika w koloniach wynosił około 12 funtów szterlingów, podczas gdy niewolnik kosztował 25 funtów szterlingów, chociaż należało do tego dodać koszty wyżywienia, mieszkania i odzieży. W 1670 roku cena niewolnika spadła do 15 funtów szterlingów. W 1683 do 12,5. Niewolnictwo stało się motorem napędowym rozwoju Nowego Świata, ale oczywiście duże korzyści przynosiło także Europie. Czy życie jest tak drogie? Czy spokój tak słodkie, że można je kupić za cenę łańcuchów i niewolnictwa? Zabronij tego, wszechmogący Boże! Nie wiem, jaki kierunek mogą obrać inni, ale jeśli chodzi o mnie, daj mi wolność albo daj mi śmierć. To jest słynny cytat, bo tak przemawiał amerykański polityk Patrick Henry w 1775 roku. Ale spokojnie, słowa nie dotyczą wolności czarnych niewolników, których miał on mieć co najmniej kilkudziesięciu, ale niewoli białych Amerykanów pod berłem Anglii. Ojcowie założyciele ojczyzny współczesnej demokracji, jak mówi się USA, byli posiadaczami niewolników, oczywiście był nim także Jerzy Waszyngton. Jak wiemy, dużą rolę w wojnie o niepodległość Stanów odegrał Tadeusz Kościuszko, który za swoje zasługi został wynagrodzony przez Kongres nadziałem ziemi oraz wysoką pensją, wcześniej awansowany do stopnia generała brygady. Kościuszko, jak dobrze wiemy, wrócił wtedy do Polski, ale zapisał w swoim testamencie, by część jego majątku została przeznaczona na wykupienie niewolników należących do jego amerykańskich znajomych, m.in. do Thomasa Jeffersona. Bo Kościuszko był wielkim przeciwnikiem niewolnictwa, ostatecznie ta prośba nie została zrealizowana, bo pomysł nie mieścił się w głowie Amerykanów. W tym kraju wykorzystanie niewolników stało się filarem rozwoju rolniczego południa. Największym posiadaczem niewolników miał być niejaki Joshua John Ward, król ryżu z Karoliny Południowej, który przed wybuchem wojny secesyjnej miał mieć ponad 1100 niewolników. Czy Stany Zjednoczone, jakie znamy dziś, nie miałyby szansy na tak dynamiczny rozwój bez etapu, jakim było niewolnictwo? I'm not a specialist to ask this question. I'm inclined to think. Nie jestem specjalistą odpowiednim do odpowiedzi akurat na to pytanie, ale są przesłanki, żeby tak myśleć. Choć większość północnych stanów Ameryki nie była bardzo uzależniona od wykorzystania niewolników, to były one już wprowadzone przez Holendrów w miejscu nazwanym Nowym Amsterdamem, który później stało się Nowym Jorkiem. Ale trzeba przyznać, że stany najbardziej zależne od niewolnictwa znajdowały się na południu. Była to Virginia, Georgia, Karolina Południowa, później oczywiście także i Nowy Orlean. Ale to nie były najważniejsze części Ameryki Północnej. Później spór o niewolnictwo doprowadził do wojny secesyjnej, która kosztowała życie ogromną ilość Amerykanów, nie tylko czarnych, ale i białych. Myślę, że jeżeli porównamy to z historią Holandii, o której wspominałem wcześniej, to można powiedzieć, że Holandia także mogła prosperować i rozwijać się bez niewolnictwa. Dane historyczne mówią, że dochody z tego stanowiły około 10% dochodu narodowego brutto. W Ameryce w tym czasie mogły wynosić od 10 do 20%. W takim wypadku można mówić, że nie było to, powiedzmy, jakaś znacząca liczba, to nie było na przykład 50%. Można argumentować, że to nie jest jakaś liczba bardzo istotna.
I myślę, że to pytanie otwiera jakąś debatę. Czy Ameryka byłaby tym, czym jest, gdyby nie doprowadziła do wyginięcia Indian, czyli swojej rdzennej ludności? Myślę, że nie. Można się też zastanawiać, toczyć spór, kto był największą ofiarą Ameryki, czy Indianie, czy niewolnicy. To jest taki spór podobny do debaty na temat tego, kto bardziej cierpiał, czy Żydzi, czy Palestyńczycy. Wydaje mi się, że ja nie chcę tutaj zabierać głosu, być uczestnikiem takich porównań. Kto bardziej cierpiał, bo przecież ludzkie cierpienie to jest cały czas ludzkie cierpienie. Human comparisons, eh? Human suffering is human suffering, I would say. W tej historii staramy się podążać po nitce do kłębka, bo przecież na końcu byli ludzie, przedsięwzięcia i państwa, które stawały się głównym beneficjentem handlu niewolnikami. I nie mówię tutaj o odbiorcy końcowym, bo ten także korzystał. Ale był też dostawca i nie byli to Amerykanie, oczywiście mowa o Anglikach i Holendrach. Handel niewolnikami przyniósł ogromne korzyści Europie. Od początku XV do początku XIX wieku stał się jedną z największych i najbardziej dochodowych gałęzi przemysłu. Mówi się, że zyski z handlu niewolnikami sięgały nawet 300%. W połowie XVIII wieku 1/3 brytyjskiej floty handlowej była zaangażowana w transport 50 tysięcy Afrykanów rocznie do Nowego Świata. Później ta liczba została zwiększona. Ale nie tylko handlarze niewolników i plantatorzy z Nowego Świata czerpali korzyści z handlu niewolnikami. Niewolnictwo odgrywało też ważną rolę w rozwoju kapitalizmu w koloniach. Plantacje niewolników w Indiach Zachodnich stawały się największym rynkiem zbytu dla amerykańskich towarów, dla zboża, kukurydzy, mąki, drewna, grochu, fasoli, świn i koni. Mieszkańcy Nowej Anglii destylowali melasę produkowaną przez niewolników we francuskich i holenderskich Indiach Zachodnich. Z tego powstawał rum. Chociaż niewolnictwo nie było znaczącym źródłem kapitału w czasie rewolucji przemysłowej, niewolnicza praca wytwarzała główne dobra konsumpcyjne, które były podstawą światowego handlu w XVII i XVIII wieku, ale także oczywiście w wieku XIX, czyli kawę, bawełnę, rum, cukier i tytoń. Ponadto handel niewolnikami stanowił bodziec dla przemysłu stoczniowego, bankowości, ubezpieczeń, a Afryka stawała się ważnym rynkiem zbytu europejskiego żelaza, tekstyliów, broni palnej i rumu. Czy niewolnictwo i handel ludźmi był znaczącym impulsem ekonomicznym dla europejskich krajów, takich jak Anglia i Holandia? Z tego, co wnioskuję z opracowań, bo akurat tego nie badałem, nie jestem specjalistą, to produkty kolonialne oczywiście były wytwarzane przy wykorzystaniu niewolników, dzięki temu były dostępne po dość niskich cenach dla mieszkańców Europy. Ważną sprawą był cukier, ale także wszystkie produkty z niego wytwarzane, takie jak alkohol, a także słodzenie produktów z kakao, słodzenie herbaty. Mówiło się, że cukier dawał kalorie potrzebne do masowej pracy w europejskim przemyśle. I to jest jedna strona. Druga strona to fakt, że zyski uzyskiwane z inwestycji w plantacje niewolników i handlu niewolnikami były później inwestowane w rozwój industrialny. To wiemy z opracowań historycznych, ale nie wiem oczywiście, jaki był stopień tych inwestycji. Można zastanowić się, jak ekonomia związana z handlem niewolnikami i plantacjami w Nowym Świecie pobudzała rozwój, czy kapitał nie generował się przez inwestycje w statki, całą infrastrukturę. Oczywiście praca na plantacjach mogła być wykonywana przez wolnych robotników. Nie wiadomo, jak wyglądałby wtedy impuls w ekonomii amerykańskiej. Też pewnie by jakiś istniał. To jest dobra dyskusja, ale dla specjalistów ekonomii. Można zakładać, że późniejsza rewolucja przemysłowa dokonała się dzięki niewolnictwu, choć może być to widzenie dość ograniczone i proste. Rewolucja przemysłowa miała bowiem związek z rozwojem nauki w Europie, upowszechnieniem czytania, nowych idei rozpowszechnianych przez prasę. Z drugiej strony nie mogę zaprzeczyć, że inwestycje przemysłowe pochodziły z kapitału wcześniejszych właścicieli plantacji i niewolników, a kapitaliści nie byli tacy głupi, żeby nie inwestować swoich środków w coś nowego, czyli rewolucję przemysłową. Ale istniała też inna strona związana z uzyskiwaniem wolności przez niewolników. W przypadku Holandii istniała forma rekompensaty dla właścicieli niewolników. Rząd holenderski wdrożył system odszkodowań mający na celu zwrot właścicielom niewolników strat finansowych poniesionych w wyniku emancypacji.
Odszkodowanie to zostało wypłacone właścicielom plantacji, a jego wysokość różniła się w zależności od takich czynników jak liczba i wartość utraconych przez nich niewolników. I tą rekompensatę finansowano z pożyczki zaciągniętej przez rząd niderlandzki. A niderlandzcy podatnicy ostatecznie wzięli na siebie ciężar spłaty tej pożyczki przez kilka dziesięcioleci. Podobne rekompensaty były w Wielkiej Brytanii, a działo się to wszystko w imię zasady ochrony własności, bo w tych krajach własność była rzeczą świętą, a człowieka w systemie niewolniczym właśnie traktowało się jak własność. And in England you had the same system. It's everywhere because property, that was a holy thing. Property had to be protected. And this was property. Dziękuję Wam za obejrzenie do końca odcinka. Oczywiście czekam na Wasze komentarze i zapraszam na Patronite, gdzie udostępniona zostanie do pobrania pierwsza seria 10 odcinków podcastu o historii przestępczości. Całość będzie liczyć aż 15 odcinków, które otrzymacie bezpłatnie jako członkowie klubu Historii, jakie nie znacie. Do usłyszenia. Dziękuję.